Robert Górski, 48 l. Nie może narzekać na nudę, w jego życiu sporo się dzieje. Niedawno on i Monika, 31 l. Powitali na świecie córkę. Dali dziecko oryginalne imię. Niebawem świeżo upieczeni rodzice pobiorą się. Podczas ślubu planowany jest również chrzest święty. Od kilku miesięcy w życiu Roberta Górskiego trwa prawdziwa rewolucja. Zimą, wraz z ukochaną, Moniką, powitał na świecie córeczkę Malinę. Reklama Kabareciarz ma za sobą dwa, długie związki. Z plastyczką Katarzyną Osipowicz doczekał się syna, piętnastoletniego dziesiątka. Potem przez, dziesięć lat był z reżyserką Beatą Harasimowicz. Ale dopiero teraz ma szansę zostać formalnie, mężem. Bierzemy ślub kościelny. W małym kościele na warszawskiej Pradze pierwszy raz w życiu i więcej już się nie ożenie. Jesteśmy w trójkę wszyscy szczęśliwi. Chciałbym już teraz zająć się swoim nowym życiem, powiedział Robert Górski. Jak wieść niesie, para planuje, jednocześnie ochrzcić swoje maleństwo. To będzie kameralna, rodzinna uroczystość. Córka otrzyma imiona Malina Maria. Nie będę wymieniał imion rodziców chrzestnych i świadków, bo nie są to osoby publiczne, Uśmiecha się kabareciarz. Zobacz więcej materiałów.